Cześć, z tej strony działka Converse Vlog. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, a w tym odcinku na mojej ponad 400-metrowej działce ROD, na której chcę połączyć naturalne uprawy z najnowszymi technologiami i udogodnieniami, dzisiaj będę wysiewał pora i selera, także zapraszam. Moi drodzy, zarówno seler, jak i por są dla mnie nierozłącznymi z kuchnią warzywami, które stosuję praktycznie zawsze i wszędzie. Nie wyobrażam sobie zrobić rosołu bez tak zwanej włoszczyzny, czyli bez pora, selera, marchewki, pietruszki, standardów takich. Dodatkowo seler jest idealny na surówki, zupy już wspomniałem. Jego aromat jest genialny, wzbogaca potrawy, doskonale komponuje się niemal ze wszystkimi warzywami. Niezależnie od formy, w jakiej chcemy je zjeść, zdecydowanie dodaje charakteru każdej potrawie. Jeżeli chodzi o pora, również tak samo. I sosy z porem na bazie śmietany są idealne do polędwiczek na przykład, także bardzo polecam. Mało kto wie, że seler jest rośliną bagienną, także znosi doskonale nawet chwilowe takie przelanie. Czy też jeżeli go posadzimy i jest ziemia taka dosyć wilgotna, no to on sobie świetnie w niej poradzi, nie powinien gnić, jeżeli nie zostanie uszkodzony. Jest za to rośliną ciepłolubną i no tak średnio wrażliwy na wahania temperatury. Zaleca się, aby tam temperatura przy jego uprawie wynosiła od 18 do 25 stopni, chociaż ja go dosyć wcześnie wysadzam do gruntu, bo już na koniec kwietnia lub tam początkiem maja, nawet jak gdzieś tam przymrozek złapie, raczej mu się nic nie dzieje. Jeżeli chodzi o pora, no to por jest moim zdaniem bardzo wytrzymałą rośliną. Jest też odporny, nawet bardzo odporny na nawet chwilowe przymrozki. Nie lubi przelania, aczkolwiek ja zazwyczaj te dwie rośliny obok siebie uprawiam. Nie zdarzało mi się jakiegoś bajora w nich robić, po prostu normalnie podlewałem, tak jak się podlewa z węża ogródek lub też za pomocą automatycznego nawadniania, które mam na działce. Dla obu tych warzyw najlepiej, żeby ziemia była dosyć zasobna i nie była za bardzo zbita, bo wiadomo, te rośliny no, nie mają jakiegoś mocnego systemu korzeniowego i warto, żeby im tam troszeczkę ułatwić ten wzrost i żeby mogły tymi korzonkami jak najdalej wejść, żeby nam się fajnie ukorzeniały. Jeżeli chodzi o dwie różnice i dwie skrajności w zasadzie, jak ja tutaj widzę między tymi warzywami w uprawie, to seler lubi, jak mu się tą bryłę, tą kulę odgarnia z ziemi, żeby nam tu nie powypuszczała za dużo tych korzonków, żeby nam taka ładna bryła korzeniowa okrągła wyrosła. Jeżeli przysypiemy za mocno, to właśnie będzie cała w korzonkach, trzeba będzie to mocno obcinać, wtedy okres przechowywania się skraca. Z kolei por lubi, jak się go podsypie, wtedy ta część jest grubsza, dłuższa i w ogóle. Dobra, więcej wstępu nie ma co robić, każdy te warzywa zna, są to takie must have, podstawy w ogródku. I dzisiaj jest właśnie najlepszy termin według mnie na wysiew pora. Dzisiaj mamy 25 luty, także film wrzucam na świeżo i zapraszam Was do prezentacji z mojej strony, jak te warzywa wysiewam, jak ja to robię, że no, najczęściej mi się udawały, no poza ubiegłym rokiem, chociaż też trochę tych warzywek było. Jeżeli chodzi o wysiewy, to są dwie zasadnicze różnice. Seler woli płytsze pojemniczki, seler wysiewamy żółtowo i tylko uklepujemy. Potrzebuje światła do wschodów, więc no jeżeli go przysypiemy ziemią, to te wschody pewnie będą, ale będą bardzo słabe. Por natomiast wysypuje też żółtowo i przysypuje około centymetrową warstwą ziemi. On sobie wtedy wylezie. Pojemniczki warto, aby były dosyć wysokie, tak jak i przy wysiewie cebuli. Patrzcie, tutaj Wam pokażę, jaka jest różnica. Te pojemniczki dla pora są dwa razy głębsze. Pojemniczki mam z odzysku po cateringu, dlatego takie wykorzystam. Dobra, jak wysiewać seler? Zacznę od selera. Jeżeli chodzi o selery, to mam odmianę Talar, odmianę Bruno. Talara już siałem, Bruna jeszcze nie. Jeżeli chodzi o pory, to mam Golema i Juhasa. Juhasa jeszcze chyba nie wysiewałem. Golem natomiast już u mnie w ogrodzie zagościł. Starałem się te odmiany tak dzielić, żeby była jedna wczesna, druga późniejsza, żebym mógł przez cały sezon już sobie te warzywa podbierać. No to co? Przystępuję do wysiewu. Jak widzicie, tu mam w tej tatce dwie komory i też te komory podzielę sobie po prostu na odmiany, żeby mi było łatwiej, żeby mi mniej miejsca zajmowało. Otwieram sobie opakowanie. Najpierw leci Bruno. Gęste, grzeżuche, potem się przepikuje.
Dobra, bruno wysiane. Teraz talar. Tych nasionek w paczce jest zazwyczaj dużo więcej niż potrzebujemy. Można nie wysiewać wszystkiego, aczkolwiek ja wysiewam wszystko i sobie te najładniejsze roślinki później wybieram. Dobra, teraz czas na pora juchas. Będzie bardzo szybki filmik, być może bez cięć się uda, jakichś większych. No, tu nie ma co w zasadzie wycinać, opowiadam o tym tylko jak wysiewam. A być może komuś się przyda ta wiedza, ktoś będzie szukał jak takie rośliny wysiać. No i na szybko warto po prostu sobie taki materiał znaleźć. Oczywiście seler już zalewam wodą, żeby się zrobiło takie lekkie błotko i zaraz po zrobieniu błotka uklepuję, żeby ta nasionka nie były od razu tak luzem całkiem, ale żeby miały kontakt z tym podłożem. I teraz talar. Świetnie. I w ten oto sposób seler posiany. Teraz go dobrze zraszam za pomocą spryskiwacza, żeby tych nasionek tutaj nie powymywało. I tak go zostawiam. Jeżeli chodzi o to, jak dalej dbać o taką rozsadę, ja sobie tego selera przykryję. Robię taką cieplą rękę, z uwagi na to, że potrzebuję nieco wyższą temperaturę do wschodów i będę go po prostu odsłaniał raz czy dwa razy na dzień, żeby przewietrzyć, żeby mi tam to nie zapleśniało. Jeżeli chodzi o pora, jest pora na przysypanie ziemią. Tak jak już wspomniałem, ziemia do wysiewów, drobna struktura i tak około centymetrowej warstwy. To wiadomo na oko, ale żeby były przykryte, nie potrzebuje por światła słonecznego do wschodu, więc go trzeba przykryć ziemią. Por przysypany, zabieram się za podlewanie. Pojemniczki warto, aby miały drenaż, żeby w przypadku, kiedy nam się tam trochę tej wody za dużo naleje, mogła swobodnie odpłynąć. Ziemia ma być wilgotna, ale nie zalana. Por aż tak tolerancyjny nie jest jak seler. Tada, gotowe. Pora nie przykrywam, por niech sobie rośnie w ten sposób odkryty. On i tak wyrośnie, także tu nie ma problemu. Także tyle w tym materiale. Dzięki, że pomagaliście mi w wysiewach i zapraszam Was do kolejnych materiałów z serii wysiewowej. Do zobaczenia, cześć. A jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy lub Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę dla zasięgów.